dieta pudełkowa zdobywa coraz większą popularność. Dzięki temu, że tych osób, które chcą z niej korzystać, jest coraz więcej, to również spada jej największa wada, czyli właśnie koszty tej diety. Lecz dieta pudełkowa to też bardzo wiele zalet, dlatego właśnie zdobywa taką popularność. Po pierwsze, i dla wielu osób najważniejsze, dieta pudełkowa pomaga nam zrezygnować z gotowania, z poświęcania czasu na zakupy, na przyszykowywania, do przyszykowywania sobie jedzenia. Po prostu dostajemy gotowy produkt, który otwieramy pudełko i jemy. Jest to bardzo wygodne i tam dla większości osób największa zaleta to jest właśnie ta wygoda. To, że te diety pudełkowe są najczęściej bardzo dopracowane pod względem dietetycznym, pod względem składu, to, że możemy je dostosować do naszych wymagań żywieniowych, konsultując to bądź z kimś, kto się na tym zna, z dietetykiem, z kimś, kto jednak na tym odżywianiu się dobrze zna, możemy w większości przypadków stworzyć dietę, której nie moglibyśmy wypracować, czy też tworzyć sami. I po prostu to, że to, co nam jest dostarczane, jest o wiele lepsze dla nas, dla naszego zdrowia, zdrowsze, smaczniejsze, niż byśmy byli w stanie po prostu sami ugotować, po prostu sami wybrać. Bardzo często, jeśli ta zawartość tych posiłków jest wystarczająco duża, to urozmaicenie tych posiłków może być naprawdę spore. Spore może być, lecz nie zawsze musi, lecz bardzo często właśnie jednak tych ilość posiłków możemy wybrać o wiele więcej niż robimy ich na przykład w swojej kuchni, niż potrafimy je robić. I taka dieta też potrafi być bardzo urozmaicona. To, że takie diety są, jeśli są oczywiście dobrze dopracowane, dobrze wybrane do nas, bardzo często oznaczają, że są zdrowe, pełnowartościowe i w niektórych przypadkach, jeśli oczywiście się trzymamy tylko tej diety, pozwalają poprawić nasze zdrowie czy tam odchudzić się. I w takim przypadku dieta pudełkowa ma pełną, jest pełna zalet. Jemy to, co nam jest dostarczone, nie jemy nic dodatkowego, niezdrowego, niepotrzebnego. I po prostu dostarczamy dla naszego ciała, organizmu tylko to, co trzeba. Tylko to, co nasz organizm potrzebuje i do tego jest to urozmaicone i smaczne. Więc dieta pudełkowa ma niewiele wad, ale jeśli te wady, ten koszt, to wszystko nie gra dla nas roli, to jednak tych zalet jest bardzo dużo i w jej przypadku możemy naprawdę być zadowoleni. Zapraszam do oceniania, do komentowania. Jeśli film się podobał, proszę łapkę w górę. Jeśli się nie podobał, to tym bardziej o łapkę w dół. Zobacz linki w opisie, moje pozostałe filmy, pozostałe kanały. Dziękuję za uwagę.